Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest przedstawiciel i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat się gotuje na naszych oczach. Czas nam się kończy, musimy przyspieszyć działania na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Tak ostrzegła wczoraj podczas inauguracji PreCOP zastępczyni sekretarza generalnego ONZ. Mocny przekaz. Santa Ojiambo, bo o nim mowa, nie tylko podkreśliła, ale też powtórzyła de facto wiernie słowa sekretarza generalnego Guterresa, bo to, co nas absolutnie niepokoi w ramach systemu ONZ, to to, że te zmiany klimatu postępują bardzo szybko i nawet jeżeli w którymś momencie politycy w różnych częściach świata, na różnych kontynentach się zorientują, że trzeba działać, no to właśnie może być za późno, bo już uruchomimy tak zwane sprzężenie zwrotne. I to jest tak zwane punkty krytyczne, to się tak dokładnie nazywa. Jest ich kilkadziesiąt, takie najważniejsze to masowe, wielkopowierzchniowe pożary lasów tropikalnych czy tundry syberyjskiej, wielkie rozmarzanie wiecznej zmarzliny i uwalnianie metanu, problem związany z zakwaszeniem oceanów i wymieranie rafy koralowej, w konsekwencji wymieranie właśnie większości gatunków podmorskich, tych oceanicznych, no w konsekwencji tego brak protein z ryb, czyli globalny głód. No i to, co chyba też każdy w Polsce już powoli widzi, mam nadzieję, to ekstremalne zjawiska pogodowe. Czyli jeżeli jest coraz cieplej, to znaczy, że wszechocean, czy wszystkie oceany, przypomnę, 78% powierzchni planety pokrywa ocean, to jest większe parowanie, większa temperatura, większe parowanie, więc tam cała masa tej pary zgromadzonej w atmosferze, ona musi się gdzieś uwolnić w postaci deszczu. Jeżeli te masy ciepłego powietrza rozgrzanego kierują się w kierunku lądu, to tam, gdzie zazwyczaj mieliśmy do czynienia z huraganami i tajfunami, to one mają jeszcze większą siłę. Tam, gdzie mamy monsuny, to one mają jeszcze większą niszczycielską siłę. Niekiedy się też opóźniają, patrz, case Indii, czyli też susza wynikająca z tych opóźnionych monsunów. No i wreszcie w kontekście państw takich kontynentalnych jak Polska, no to mamy do czynienia z dużymi masami burzowych chmur, które napotykając przeszkody terenowe w postaci gór, wiadomo, im wyżej, tym zimniej, więc jest gwałtowny spadek temperatury i ta gorąca para w postaci już kropel deszczu spada na zasadzie burzy tej gwałtownej, tego deszczu nawalnego. No i to mieliśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Całkiem spada niedawno. Na wyschnięty grunt, który nie jest w stanie przyjąć tej wody. No jeszcze dodatkowo na tym gruncie nie ma co go przytrzymać, ponieważ mamy punktowe wycinki lasów. Tak? A trzeba pamiętać, że lasy, w szczególności tak zwany podszyt, to jest to piętro lasu, od podłoża, gdzie mamy runo leśne do mniej więcej 3-4 metrów, to tam jest najwięcej zacielnionych miejsc, tam mamy też opadłe pnie drzew, tam mamy właśnie mech czy inne tego typu kumulatory wody. No i ta wodochronna, wodochłonna funkcja lasu jest absolutnie niezbędna, żeby powstrzymać ryzyko powodzi. Jeżeli las jest wycięty, no to wiadomo, że nie ma co tej wody przytrzymać, no i w konsekwencji doprowadzamy no, po prostu takie rynny, które są miejscami wyrębów, tą wodę do miejscowości, no, które później są zalewane, no widzieliśmy to ostatnio. Tak? I teraz, Co z tym zrobić? Bo wczoraj też można było usłyszeć, nie możemy żyć na umierającej planecie. No tylko pytanie, czy my widzimy, że ta planeta umiera i czy my bierzemy za to odpowiedzialność? No właśnie, pytanie, czy wszyscy widzimy, tak? Bo to jest chyba największe wyzwanie, które wczoraj wybrzmiało, żebyśmy mieli wreszcie czas na wdrożenie i to mądre wdrożenie tak zwanej edukacji klimatycznej. Bo jeżeli byśmy sobie teraz, każdy z słuchaczy by sobie na chwilkę zamknął oczy i sobie wyobraził Pantofelka z grupy orzęsków, to wszyscy go pamiętamy z lekcji biologii. Co więcej, no, nie wiemy, co on już robił, nie pamiętamy dokładnie jego funkcji, ale pamiętamy, że istnieje. Tak. I to, co przeżyliśmy teraz wspólnie razem, to jest tak zwana zbiorowa świadomość edukacyjna. Nie kwestionujemy Pantofelka z grupy orzęsków, bo on po prostu był na lekcji biologii, jest stwierdzony naukowo, a z podręcznikiem biologii się nie dyskutuje. I jeżeli to samo byśmy zrobili w kontekście takiej wiedzy jak eutrofizacja Bałtyku, zakwaszenie oceanów, podnoszenie temperatury globalnej wskutek emisji dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych. No, czy podobne zjawiska jak właśnie deforestacja, no to nagle byłoby to powszechną wiedzą, która nie byłaby kwestionowana. Jeżeli nie mamy edukacji klimatycznej w szkołach, no to pojawiają się denialiści klimatyczni, czy osoby, które uważają, że to jest jakiś wymysł, jest to jakaś ideologia, jest to jakaś wydumane zagrożenie. No tymczasem grono naukowców, które
które no, przygotowuje tak fundamentalnie ważny raport, jak raport IPCC, czy inny przeglądowy raport IPBS dotyczący akurat wielkiego wymierania gatunkowego, no to nie mamy wątpliwości. Wiemy, że to poprzez działalność człowieka doszło do nadmiarowej emisji dwutlenku węgla. Zaczęło się to masowo, to zjawisko nasilać po 1850 roku, kiedy no, rozpoczęła się już z impetem wielka rewolucja przemysłowa. To przyspieszyło jeszcze bardziej w latach 50. XX wieku. No, w tej chwili emisje mamy no, imponującej skali. Przypomnę dane NASA. Mamy 421 jednostek tak zwanych ppm-ów dwutlenku węgla w cząsteczce powietrza. Powinno być nie więcej jak 350. Czyli powinno być 350 poziom bezpieczny. Mamy 421. W przyszłym roku będzie 423. I to jest absolutnie niepokojące z punktu widzenia świata nauki, klimatologów, fizyków atmosfery, geologów, hydrologów i to długa lista specjalizacji, którzy się na tym po prostu znają. I to też apel do środowiska dziennikarskiego, że jeżeli mają Państwo w swoim gronie denialistów klimatycznych, to bardzo proszę o kontakt. To ja bardzo chętnie zorganizuję spotkanie z naszą Radą Klimatyczną, żeby podjąć debatę naukową z takim dziennikarzem bądź dziennikarką, żeby wyjaśnić, na czym niekiedy polega błąd w myśleniu, czy błąd w braku wiedzy. No, to nie jest niczyja wina, że też dziennikarze nie mieli edukacji klimatycznej i muszą nadrabiać, ale na pewno przestrzenią wstydu jest no, chociażby ostatnie okładkowe wydanie tygodnika Do Rzeczy, gdzie jest mowa na okładce o kłamstwie klimatycznym. Jak czytałem ten artykuł, to jako specjalista, który się od 20 paru lat zajmuje tym tematem, no po prostu było mi wstyd. Za etykę dziennikarską tej konkretnej grupy dziennikarzy, który ten tekst napisał, on jest absolutnie nieprawdziwy. Tam jest nie wierzymy fałsz na fałszu. Nie wierzymy i przez to no jesteśmy w tyle, bo to nie można powiedzieć, że katastrofa klimatyczna, zmiany klimatu są przed nami. One już się dzieją i pytanie, czy my jeszcze jesteśmy w stanie je zatrzymać. Tak, tylko żeby je zrobić, to powstrzymać tę zmianę, to trzeba wykonać kilka kluczowych ruchów. Na pewno trzeba dokonać kluczowych też reform. No, jedną z najważniejszych jest transformacja energetyczna. Zresztą wczoraj pani minister przemysłu, która była na otwarciu konferencji PreCOP, no, mówiła o tym bardzo wyraźnie, jakie działania planuje podjąć. No, dzisiaj będziemy o tym kontynuować z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu. Wczoraj też był, co chcę podkreślić, pan minister sprawiedliwości, pan minister Adam Bodnar, który znowuż przedstawił działania prokuratury w obszarze zbrodni na środowisku. To też bardzo istotne, bo to też trzeba powstrzymywać. Na przykład zatruta Odra poprzez nielegalne zrzucanie do tej rzeki ścieków. Czy problem samozapłonów, tak zwanych samozapłonów, wysypisk czy składowisk odpadów. Czyli właśnie składowisko odpadów niebezpieczne. To wszystko są zbrodnie na środowisku, ponieważ w konsekwencji dokonujemy albo zanieczyszczenia powietrza, patrz, płonące wysypiska, albo zanieczyszczenia wód gruntowych w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych, tych nielegalnych, a w przypadku zatrucia rzek, no to wiadomo, całe ekosystemy są zagrożone po prostu dramatem. I temu trzeba przeciwdziałać. No i to, że prokuratura wzięła się za to, to jest absolutnie dobra wiadomość. Inny przykład to Ministerstwo Kultury, akurat pani minister Cieńkowska wczoraj, dzisiaj też będzie o tym mówić, no to będzie mówiła o tym, jak poprzez kulturę, poprzez edukację kulturalną można zwiększać świadomość dotyczącą zjawiska zmiany klimatu, więc też to istotne, ale to kluczowe są reformy. Musimy powstrzymać emisję, czyli Polska musi po prostu z tych ponad 70% miksu energetycznego opartego na węglu zejść w kierunku OZE. Ja przypomnę tylko ostatnie zdanie w tym wątku, że jeżeli mamy czekającą od dekad reformę sieci przesyłowych, czyli kabli przesyłowych, no to przypomnę tylko, że ostatni raport Polskich Sieci Elektroenergetycznych mówi, że nie przyłączono do sieci z powodu jej niewydolności 83 gigawatów mocy z zielonej fotowoltaiki bądź energetyki wiatrowej. To jest straszne marnotrawstwo energii, która po prostu sobie jest. Znaczy ona jest zamknięta, bo nie jest podpięta do gridu energetycznego i to jest jedna z kluczowych reform, którą trzeba wykonać. Mamy debatę, mamy o transformacji całego przemysłu. Minister właśnie przemysłu mówiła o tym, że no, dekarbonizacja nie zaszkodzi polskim firmom. No ale właśnie, jak na tym wszystkim, na tym tle plasuje się Polska? No bo my nadal jesteśmy uzależnieni od energetycznego wykorzystania węgla. Nie ma pan wrażenia, że boimy się właśnie odejścia od węgla? Rolą takich organizacji jak ONZ jest mówienie rządom, co mają robić, ponieważ nie jesteśmy od tych rządów zależni. Tak? Czyli to jest główne zadanie. No, na tym też polega trochę chyba taka przewaga organizacji międzynarodowych, które mogą mówić jak jest, nie martwiąc się o słupki sondażowe w danym kraju. Jeżeli polityk polski no,
patrzy na to, tak, ile osób uważa, że zmiana klimatu nie istnieje. No, mamy też badania, które pokazują, ile jest, jaki jest procent takich osób w Polsce. Mniej więcej 20%. Jeżeli wiemy, że ta większość, ponad 70%, grubo ponad 70% uważa, że zmiana klimatu jest czymś negatywnym, trzeba jej przeciwdziałać i co najważniejsze, wskazują wyraźnie, że to politycy powinni się zająć tym tematem. No to ta reszta partii politycznych, która uznaje te 78% elektorat za wartość, to podejmuje, ma motywację do działania, ale niestety jest wciąż te 20 parę procent, które uznaje, że to jest, no, denializm jest fajną sprawą, tak? I oczywiście oni mają swoich odpowiedników politycznych, którzy na tym elektoracie funkcjonują. I to jest ten dramat polskiej polityki. Też wszędzie indziej wygląda to bardzo podobnie. Naszym zadaniem jest pokazanie, co wszystkie partie polityczne powinny zrobić w ramach ponadpartyjnego konsensusu. Jeden z lepszych przykładów to są zabezpieczenia przeciwpowodziowe, powstrzymanie wycinek na terenach górskich, tam gdzie może być kolejny dramat Kotliny Kłodzkiej, czy zabezpieczenie rzek przed zatruciem. To chyba nikogo nie... znaczy, moim zdaniem jest konsensus polityczny wokół tego typu wyzwań, jak zarządzanie wodą, zarządzanie ryzykiem suszy rolniczej, czy suszy hydrologicznej, czy zadbanie o to, że Bałtyk nie był zagrożony eutrofizacją, czyli przypomnę, eutrofizacja to jest sytuacja, gdzie mamy wykwit sinic i brunatnic, gdzie po horyzont od plaży jest po prostu taki kożuch sinic i brunatnic, które gnijąc, opadając na dno, zabierają tlen i w konsekwencji dewastują ekosystem bałtycki. I w konsekwencji tam jest coraz mniej szprotek, flądr, śledzi, ale też w konsekwencji później fok bałtyckich, czy morświnów, delfinów bałtyckich, no i innych gatunków, które morskie ptaki chociażby, które na rybach po prostu żerują. No i to chyba każdemu zależy na tym, żeby Bałtyk był bogatym ekosystemowo akwenem, a nie martwym, beztlenowym jeziorem, tak? No i to jest mniej więcej to ten wybór. To na sam koniec jedna rada dla osób, które nas słuchają, co my możemy dzisiaj z perspektywy przeciętnego, przysłowiowego Kowalskiego wdrożyć. Po pierwsze, każdy z nas, i tu wszystkich Państwa o to proszę, może edukować się, bo to jest kwestia przestrzeni czasu wolnego. Jak Państwo to wykorzystacie, to jest Wasza indywidualna sprawa. Albo sobie wejdziecie na stronę Nauka o Klimacie, którą prowadzi profesor Malinowski, Ola Kardaś i Marcin Popkiewicz, z długą listą świetnych naukowców, gdzie jest portal, jest po polsku, jest bardzo przystępnie wszystko wyjaśnione. Mamy też chyba 178 na dzisiaj faktów i mitów, gdzie jest stanowisko nauki i jest mit klimatyczny. Warto się z tym zapoznać. To jest kwestia jednego kliknięcia. Czy Państwo klikną na stronę Nauka o Klimacie, czy Państwo nie będzie chciało. Tak więc, jeżeli ktoś się zastanawia, o Boże, czy ja muszę się przesiąść na rower, nie chce mi się. To są wygodniejsze sposoby walki o klimat, na przykład zadbanie o własną edukację. I od tego bym każdego zachęcał, bo tu nie ma wymówki w mojej cenie. A inne rzeczy, które warto zrobić, no to, szanowni Państwo, no na pewno mając tą edukację w swym ręku, no to pewnie kolejnym etapem jest edukować innych, czyli też innych, sąsiadów, znajomych, żonę, teściową, czy dziadków. Czy dzieci. No, po prostu informować o tym, co się odkryło na tej stronie Nauka o Klimacie, czy poprzez nią w innych miejscach, do których ten portal odsyła. No też są absolutnie ciekawe raporty, jeżeli ktoś ma ochotę poczytać dotyczące, nie wiem, zielonej kolei w Polsce, czy na przykład przyszłości zarządzania wodnego w Polsce. Jak łapać deszczówkę, tak? Co zrobić, żeby nie ginęły gatunki, żebyśmy mieli w Polsce więcej żółwia błotnego, gatunek rodzimy Polski, niż żółwia złotolicego, inwazyjny gatunek żółwia amerykańskiego. Żebyśmy mieli więcej suweczki, co o wielkości szpaka, która żeluje, znaczy funkcjonuje w starodrzewiach sosnowych. Żebyśmy mieli więcej, no, kur zielonóżek, czyli kury z wolnego wybiegu, a nie chowu fermowego. Żebyśmy właśnie wybierali jajka z chowu właśnie tego z wolnego wybiegu, a nie z fermowych, klatkowych źródeł, bo to są wybory konsumenckie już wtedy. Małe wybory, które mają wielkie znaczenie. Tak jest. Gościem rozmowy poranka był przedstawiciel i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network, Poland Kamil Wyszkowski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przepraszam za naszą długą nazwę. Radio M 107,6 FM.